Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam opowiem, to o starcie w Robinsonadzie Mazowieckiej 2023. Co się działo przed, w trakcie, co się działo po, jaki był przebieg trasy, jaka była organizacja i jak się sprawdził sprzęt. Generalnie to jest bardzo dziwna sprawa, bo Robinsonadę wygrałem mimo choroby i niewyspania. Wszystko, co mogło pójść, poszło nie tak, z jednym małym, drobnym wyjątkiem, że wygrałem. Nie wiem. Los tym razem był dla mnie łaskawy. A więc zacznijmy od początku, czyli dokładnie chciałbym zacząć od 20 lipca, 9 dni przed startem. Wszystko wskazywało na to, że noga będzie bardzo, bardzo dobra, bo akurat tego dnia z samego rana osiągnąłem rekord tętna spoczynkowego, gdzie zszedł poniżej 50 uderzeń. Z reguły mam między 52 a 55, jak jestem wypoczęty, a tego dnia pokazało 49. Co to znaczy? To znaczy to, że jestem wypoczęty, a jednocześnie dyspozycja jest bardzo, bardzo dobra, co potwierdza trening dzień później. Na szosie wykręciłem średnią 35 przy 250 watach. I nie był to jakiś bardzo mocny trening dla mnie, co mnie bardzo cieszyło. Były prognozy dobre, więc jeden dzień odpoczynku. I tu w sobotę, dokładnie tydzień przed startem, okazuje się, że coś zaczyna mnie delikatnie brać. Jeszcze, mówię, może po prostu słabszy dzień, ale zobaczymy w niedzielę. W niedzielę pojechałem na trening, gdzie nagrywałem film o lampce radara. Chciałem wstępnie trasę, zaplanowałem sobie na jakieś 200 km, ale mówię, w razie czego to sobie tam skrócę, jak się będę źle czuł. No i faktycznie, po 50 km akurat jazdy pod wiatr nagle zacząłem opadać z sił, więc mówię, dobra, odbijam w prawo, powoli zawracam i powiem Wam szczerze, że z wiatrem jechałem niewiele szybciej niż pod wiatr. Dopiero na 100 kilometrze, jak raz przycisnąłem, to jakoś tam, powiedzmy, w miarę odzyskałem siły i jeszcze te 30 km mogłem pojechać w dosyć fajnym tempie, ale czułem, że coś źle się dzieje. Więc mówię, dobra, poniedziałek odpuszczam sobie bieganie, mówię, wyśpię się, zobaczymy, jak to będzie. We wtorek, mówię, lekka przejażdżka, o, właśnie na chyba takiej samej trasie jak dzisiaj, mówię, spokojnie, rekreacyjnie i mimo, że to była czysta rekreacja, okazuje się, że znowu coś ta noga nie chce kręcić. No nie chce. Mówię, dobra. Mówię, ryzyk, fizyk. Stawiam na wypoczynek i do końca tygodnia już nic nie robię. W środę była mała myśl, że może się delikatnie przebiec, chociaż 5 km. Jednakże sobie też to odpuściłem. W czwartek nagranie o sprzęcie. Pokazywałem, że ten rower, co będę startował w Robinsonadzie, waży około 8 kg. Bardzo zacna waga, jak na gravela. Piątek wypoczynek i sobota start. Generalnie pierwsza moja myśl była taka, żeby z piątku na sobotę tam spać, ale mój kolega Michał powiedział, że może mnie zabrać o 2 w nocy. Więc stwierdziłem, że jak nie będę kierowcą, to jeszcze sobie wezmę i się zdrzemnę w samochodzie. Niestety nie zdrzemnąłem się w samochodzie, akurat w ogóle nie chciało mi się spać i miałem chyba niecałe 4 godziny snu. Ale mimo tego teoretycznie czułem się dobrze. Przyjechaliśmy na start, chwilę pozbijaliśmy piąteczki, pogadaliśmy z organizatorem i 6:55 mój start z ostatniej grupy. Na początku noga kręciła bardzo, bardzo dobrze. Nic nie wskazywało na to, że może być coś źle. Jednakże po około 2 godzinach wyprzedzania powoli ludzi nagle poczułem, że w łydkach coś dzieje się bardzo dziwnego, ale w głowie wyłączałem tą myśl, że coś może być nie tak. Co jednak przed 3 godziną był jakiś zakręt taki niefortunny, bardzo ostry, gdzie musiałem się na chwilę wypiąć z SPD-ków. I wtedy zaczęły się pierwsze skurcze w łydkach. Na szczęście w łydkach nie jest na tyle męczący skurcz, gdzie mogłem jeszcze jechać jakoś w miarę przyzwoicie.
postanowiłem, że pierwsze 4 godziny pojadę w miarę dobrym tempem, a później już zobaczymy, co to będzie. Trasa na początku była urozmaicona, był park kampinoski, było trochę nierówności, były asfalty, były szutry premium, było wszystko, można powiedzieć, było wszystko. Pogoda mi się na początku nie podobała, bo była mgła, było tak na kamerze, może nawet tego aż tak mocno nie widać, ale w rzeczywistości nie wyglądało to tak sympatycznie, ale jakoś się jechało, widoki były zacne. Raz tam w pewnym momencie pomyliłem trasę, bo był taki mały przesmyk, ale to tam nie miało jakiegoś większego znaczenia. W międzyczasie udało mi się sprawdzić na Bibi Trackerze, jaka jest moja pozycja i zobaczyłem, że na około 4 godziny już niewiele osób zostało przede mną, więc już miałem taką cichą nadzieję, że dojadę do gościa, który jedzie pierwszy i już wspólnie sobie dojedziemy razem. Ta myśl była praktycznie do samego końca, czy prawie samego końca, bo w pewnym momencie się okazywało, że jednak gość zaczyna nade mną nadrabiać. Najwięcej różnicy, jaka była między nami, to miałem nad nim 10 minut przewagi. To było tak mniej więcej do połowy trasy. Później zaczęło to powoli topnieć. Dobra, stanę się, zatrzymam. Będę jeździł, ile to można jeździć, kurde, ciągle tylko rower i rower. Trochę biegania, trochę praca, trochę rodzina. Cały czas coś. Ach. Generalnie od 4 godziny zaczął się delikatny kryzys. Już widziałem, że ta noga nie kręci jak należy i tak ostatnio też zauważyłem, że moje pierwsze jakieś tam kryzysy zaczynają się między 4 a 5 godziną. Chyba mam delikatny plan, jak temu zaradzić, ale to jeszcze nie będę zdradzał tajemnicy, bo za niedługo kolejne starty, więc nie będę zdradzał moich tajników, których jeszcze nawet nie przetestowałem, ale zobaczymy. Więc mówię, jadę swoje, staram się utrzymywać mniej więcej jakieś tam 200 watów, może troszeczkę już niecałe. Wziąłem żela na tak zwane przedbombia, czyli tego czarnego Sisa. Cały czas wyprzedzam. Doganiam powoli ludzi z 500-ki. Dogoniłem na przykład Przemysława, który jechał na swoim magicznym romecie. Dogoniłem mojego kolegę Roberta, który jechał 500-kę i wygrał tą 500-kę na Krosse Eskerze 6. W ogóle bardzo dużo było Merit, Silex i Krossów Eskerów. Nie wiem, czy komuś chce się zliczyć i zrobić ewentualnie statystyki, których rowerów było więcej, ale na pewno Krossy Eskery i Meridy Silex przodowały. Całe szczęście, że trochę więcej piłem niż normalnie, bo generalnie 3 litry, jakie ze sobą posiadałem, czyli 1,5 litra w bidonach i 1,5 litra w bukłaku, powinno mi wystarczyć na całe 9 godzin. Piłem trochę więcej, nie wiem, czy trochę z bukłaka mi wyciekło, czy nie. Więc postanowiłem, że w Czerwińsku był jakiś oficjalny pit stop i tam wezmę sobie, doleję chociażby jedną butelkę do bidonu. Na szczęście, nie wiem jakim cudem, wpadłem na genialny pomysł, żeby wziąć ze sobą elektrolity w tabletce. I w momencie, kiedy wypiłem te elektrolity, powoli przestały mnie łapać skurcze w łydkach. I już by się wydawało, że jest fajnie. Trochę odzyskałem siły, bo przegryzłem jakimś tam ciasteczkiem. Wiedziałem, że przede mną cały czas jest tylko i wyłącznie jedna osoba. Oficjalnie i nieoficjalnie było dosyć sporo osób z trasy białej, czyli z trasy krótszej 150 km. Te trasy momentami się na siebie nakładały, aczkolwiek były momenty, że drobne jakieś tam skręty, jeden skręt był wcześniej, drugi później, tam było w pewnym momencie, że na przykład ja pojechałem prosto, z trasy białej ktoś skręcił w prawo i zaraz momentami się znowu spotkaliśmy. Nieważne, to akurat nie ma mniejszego znaczenia, każdy miał swoją wytyczoną trasę, której musiał się oczywiście trzymać. Mówię, po tym Czerwińsku kręciło się w miarę jeszcze tam przyzwoicie, cały czas była ta myśl, żeby dogonić tą pierwszą osobę. Trochę odzyskałem siły, więc znowu starałem się kręcić powyżej 200 watów i w miarę powiedzmy, że się to udawało, aczkolwiek zaczęły się troszeczkę
sekcje techniczne. Przy Wiśle były takie, no może nie aż takie straszne ujeby, ale były, było coś w stylu takiej tak zwanej pachulszczyzny, gdzie oczywiście, jak według mnie, jest to fajnym urozmaiceniem, chociaż w Modlinie ten single track był naprawdę dosyć bardzo techniczny i trzeba było uważać. Ja też w pewnym momencie, mimo dobrej techniki, tam miałem delikatną zamotkę, ale przejechałem to, powiedzmy, jakoś w miarę sprawnie i zaraz za Modlinem był taki krótki i sztywny podjazd. Dobra, idę, bo żeby mi ktoś roweru nie ukradł. No i tu zaczął się mega kryzys, bo skurcze tym razem złapały mnie w udzie, a nie w łydkach. I ten skurcz był na tyle, że na początku nie mogłem w ogóle przekręcić korbą. Ani lewa, ani prawa noga nie chciała kręcić. Próbowałem trochę na stojąco, próbowałem trochę to masować, telepać tymi nogami i no tak gdzieś no pewnie z minuta zleciała, zanim w ogóle coś mogłem zacząć powoli kręcić. No i kręciłem, już mówię, staram się nie przekraczać 200 watów, jadę w miarę spokojnie, ale tak, żeby było cały czas jakimś tam równym tempem, żeby te straty nie były jakieś tam duże. Trasa cały czas fajna, już później głównie asfalty, szutry premium i ewentualnie może jakaś tam czasami tareczka się trafiła, ale naprawdę trasa mi się bardzo podobała, jak na te tereny. Było płasko, może i dobrze, no na pewno dobrze w moim przypadku, bo gdyby było górzyście, to myślę, że tych skurczów byłoby dużo, dużo więcej. Ale mówię, no cóż, jadę swoje i cieszę się, że w ostatnim czasie trenowałem głowę, nie trenowałem wydolności, nie trenowałem siły, nie trenowałem nic, co najwyżej głowę, czyli jadąc 270 km nad morze, zaraz po starcie, jadąc w nocy, jadąc 330 km pod wiatr, tylko i wyłącznie trenowałem głowę. Bo głowa tak naprawdę przy takich dłuższych dystansach jest najważniejsza i powiem szczerze, że dobrze zrobiłem, bo głowa wygrała i naprawdę mimo takich kryzysów, takiej słabej dyspozycji cały czas byłem w stanie jakoś tam jechać, nie myśleć. Głowę, można powiedzieć, że w pewnym momencie w ogóle wyłączyłem i mówię, po prostu jadę i zobaczymy, co będzie. Wiedziałem, że powoli moja ta nadwyżka czasowa maleje. W pewnym momencie tam jakiś gość mi krzyknął, że tam zostało 13 minut, czyli odliczając od 20 minut, które startowałem później, no to zostało tylko 7 minut i finalnie, dojeżdżając do mety, zostało tylko 5. Tylko i aż 5 minut. Generalnie na tak dużym dystansie to jest tylko 5 minut. Myślę, że gdyby lepsza dyspozycja dnia, bo byłoby dużo łatwiej. Na pewno byłoby dużo łatwiej. No lepszego miejsca już być nie może, bo zająłem pierwsze miejsce. To naprawdę jestem w szoku. Ale średnia mogła być dużo wyższa, bo miałem chyba 27,4, w tym przerw, nie wiem, chyba z 10 minut może łącznie, choć chciałem to przejechać totalnie na raz, ale się nie udało. Ale myślę, że spokojnie na tej trasie przy lepszym dniu można byłoby wykręcić średnią około 29, nawet jadąc solo, tak jak jechałem praktycznie przez cały czas. Tam były momenty, że ktoś mnie na przykład spowolnił, bo był jakiś single track. Były momenty, gdzie musiałem zwolnić, żeby faktycznie te nogi jakoś odzyskały świeżość. Ale udało się. Tak jak powiedziałem, że na sam koniec, że noga, jak jest dobra noga i nogi nie ma, to jednak ta noga jest. I była też głowa, to co dla mnie też najważniejsze. Więc cieszę się bardzo, chociaż dojeżdżając do mety nie cieszyłem się. Mimo że wiedziałem, że zwyciężyłem, to nie wiem, nie było takiej radości. Czasami z drugiego, trzeciego, czwartego miejsca potrafiłem się cieszyć bardziej niż z tego pierwszego, bo byłem naprawdę bardzo, bardzo wypompowany wieczorem jeszcze z rodziną i przyjaciółmi. Siedliśmy, żeby coś sobie zjeść, wypić i powiem szczerze, że zasypiałem na siedząco.
Na drugi dzień wraz z rodziną, z przyjaciółmi pochodziliśmy sobie po Warszawie, pozwiedzaliśmy tam Centrum Nauki i Techniki, pochodziliśmy tu, pochodziliśmy tam, coś zjedliśmy. Teoretycznie wydawałoby się, że wszystko ok, że w poniedziałek bez problemu będę mógł pójść do pracy, aczkolwiek tak się nie stało, bo w poniedziałek rano obudziłem się, ledwo co otworzyłem oczy, całe zaropiałe, przekrwione. Mówię, coś jest nie tak. Oczywiście dalej mi tutaj coś na zatokach i płucach jakby zalegało, więc mówię, idę w końcu do lekarza. Trochę późno, ale idę w końcu. No i potwierdziło się, że po prostu zatoki płuca zawalone. Dostałem coś na odczulanie, dostałem deflegmin i coś na oczy. I nakaz zrobienia badań krwi, badań RTG płuc i jak da radę, to echo serca. Właśnie muszę się jeszcze zapisać na echo serca. Z badań krwi na szczęście wyszło, że wszystko jest ok, z RTG też, więc na szczęście nie ma żadnego tam problemu zdrowotnego. Po prostu był to faktycznie dla mnie słabszy okres, nie wiem, czy spowodowany jakąś alergią, czy po prostu moja córeczka roczna, która przechodziła przez anginę, może mnie w jakimś stopniu tam zaraziła i dlatego moment, kiedy człowiek trenuje od stycznia, trenuje całe 7 miesięcy, już wie, że to jest ta dyspozycja, że noga będzie kręcić jak szalona, to przychodzi ten dzień, gdzie ma się nadzieję, że będzie przyzwoity start i tak nie jest. No cóż, tak bywa. Dobrze, że zakończyło się to dla mnie tym razem szczęśliwie. Wypocząłem. Czuję się już dobrze. Wiem, że ta noga już jest z powrotem taka, jaka była, że forma raczej za dużo nie spadła i że na następne starty będzie przyzwoicie. Cały czas zastanawiam się, czy na Robinsonadzie Toruńskiej wystartować na 500 km, czy jednak na 250. Zobaczymy jak z plecami, bo teoretycznie jest coraz lepiej, ale jeszcze by mogło być ciut lepiej, więc zobaczymy, czy zaryzykuję i pojadę na Robinsonadzie tą 500. Teraz może trochę co do osprzętu. Poprawię korbę, bo tak nie może być. Nie będę owijał tam generalnie w bawełnę, bo o rowerze co nieco już powiedziałem. Jeżeli chcecie, to możecie sobie się cofnąć do tego filmu, gdzie o nim opowiadam. Czekajcie, bo tu to tak nieładnie wygląda, kurde, w cieniu. Właśnie ten rower ma ten problem, że on w cieniu wygląda brzydko, on jest taki ładny. Oczywiście mi się podoba, a nie każdemu musi. Opinie były oczywiście podzielone, jeżeli chodzi o sam rower, ale według mnie no jest piękny. Dla mnie jest piękny. Dobra. No generalnie gdyby nie ta konfiguracja tego rowera, gdyby nie on, no to raczej bym nie wygrał. Na tych kołach Vinci jechało mi się naprawdę leciutko i mimo, że w pewnym momencie nie byłem w stanie przyzwoicie kręcić, to było ok. Napęd, no tak jak potwierdzam, na razie póki co nie jestem z niego zadowolony. Coś tam w pewnym momencie biegi zaczęły dziwnie działać, cały czas wkurza mnie to. Tutaj włożyłem nawet kawałek kartoniku, ale cały czas tutaj ta śrubeczka, to wszystko tak lata, to jest kurde jakaś porażka. Tarabani to jakiś cygański tabur. To nie dość, że wygląda jak cygański, to jeszcze tarabani, nie wiem czy to jest dobre słowo. Dodatkowo zaraz jakoś przed startem czyściłem nowy łańcuch i ten łańcuch chyba nie wyczyściłem go idealnie, bo po około chyba 70-80 km było go słychać bardzo głośno. Ogólnie kaseta Garbaruka ma ten minus, że ona jest ładna, lekka, wykonana powiedzmy z jednej części. Podejrzewam, że też jest wytrzymała, ale jest troszeczkę z innego stopu niż standardowe kasety Shimano i ona też trochę bardziej hałasuje, a szczególnie jak już tutaj przy wosku, jak on powiedzmy stracił swoje właściwości, to już w ogóle było słychać to strasznie. Owika jak póki co wytrzymuje, ona jest naprawdę fajna w dotyku. Ładnie wygląda, powiedzmy. Opony toczyły się też bardzo leciutko na tą trasę. Wydaje mi się, że to były idealne oponki.
Były momenty, gdzie było trochę ciężej na nich przejechać, ale to były dosłownie pojedyncze przypadki, załóżmy może 1, góra 2%, a jednak 98% terenów to były bardzo, bardzo fajne, szybkie, więc no tutaj nawet jakby sprężyć poślady, myślę, żeby na tej trasie te 30 km na solo też by można było uzyskać, a na pewno jakby się pojechało w jakiejś grupie, to tym bardziej. Co do organizacji, to gratuluję. Dobrze wszystko było dopięte chyba na ostatni guzik. Widać, że bardzo organizatorowi zależy na opinii innych, żeby ta trasa podobała się jak najwięcej osobom. Mi się podobała, naprawdę była super, mimo, wiadomo, płaskopolski to no górek się nie znalazło. Mi akurat wyszło chyba 800 metrów przewyższenia, a osobie, która zajęła drugie miejsce, która jechała na Eskerze, Ekarze, wyszło chyba nawet tam 400 czy 500, jak patrzyłem na Strawie. Trzecia osoba była na treku. Widzieliście przez dłuższą chwilę tą osobę akurat na mojej relacji, bo jechaliśmy razem, widać był dosyć mocny zawodnik, aczkolwiek jechał na starszym treku jeszcze na hamulcach szczękowych i na napędzie bardziej szosowym bez sprzęgła i widać, że w terenie szło mu dosyć już tam powiedzmy ciężko, na asfalcie było dosyć przyzwoicie czy tam na jakichś utwardzonych drogach, ale już w terenie widać, że było trochę problematycznie. Aczkolwiek to może nie zależeć tylko od samego roweru, ale też od techniki, bo może był bardziej szosowy niż gravelowy. Ale no, widać tutaj różnice w terenie. Czy coś jeszcze bym chciał powiedzieć? A, może odnośnie Garmina. Garmin jakoś mi się sprawdził. Nie mogę tutaj narzekać. Generalnie bardzo ładnie widać powiadomienia, wszystkie zakręty. Przybliża tutaj momenty, jeżeli jest jakiś skręt, w momencie kiedy mamy akurat włączony jakiś inny pulpit, to też od razu fajnie to sobie przerzuca na mapkę i pokazuje, w którym momencie mamy skręcić, więc tutaj pod tym względem nie mogę narzekać. Chyba tylko właśnie raz albo dwa razy pomyliłem traskę, ale to tak mało znacząco. Znaczy nie miało to jakiegoś większego wpływu, jak na przykład jadąc na Wahoo w Lajkoniku, więc akurat na Garmina narzekać nie mogę. Ale jest bardzo ważna kwestia, aby wyłączyć automatyczne przeliczanie trasy, bo to jest coś tragicznego w Garminie. Myślę, że do tego jeszcze wrócę w niedalekim czasie, bo fajnie by było coś mniej więcej powiedzieć o Garminie, ale tutaj akurat na takim dłuższym dystansie nie mogę narzekać. No cóż, chyba tyle. Jeżeli byście chcieli coś jeszcze wiedzieć, to oczywiście piszcie w komentarzu, będę starał się śmiało odpowiedzieć. Cieszę się, już jak po kilku dniach cieszę się bardzo w ogóle z tego, jak to wszystko się potoczyło. Mam nadzieję, że na przyszłych startach też będzie bardzo dobrze, bo jeszcze minimum dwa na pewno będą. Czy więcej, to się okaże. Trzymajcie kciuki. Ja jestem też szczęśliwy, że mogłem spotkać, przywitać się, bić piąteczkę z tak dużą ilością osób, że bardzo dużo osób mnie rozpoznaje, mimo tego, że już nie jeżdżę na Silexie. Silex był kiedyś bardzo, bardzo rozpoznawalny, teraz już trafił do nowego właściciela i mam nadzieję, że będzie z niego bardzo zadowolony. A ja mam nadzieję, że będę dalej zadowolony tak z crossa Eskera, chociaż ostatnio wyszedł na Rivalu i tak, kurde, trochę mnie korci, żeby zmienić go ze względu na osprzęt, ale trochę byłoby żal. Rival jakoś mi się lepiej sprawdzał, nie licząc tych łap, ale no, nie można mieć wszystkiego. No nic, pozostaje mi jeszcze trochę wypocząć, trochę potrenować i mieć nadzieję, że już takie akcje w tym roku się nie przydarzą. Gratuluję wszystkim, co wzięli udział. Bardzo dużo osób było z Włocławka i tak samo bardzo dużo osób będzie z Włocławka na Robinsonadzie Toruńskiej. Gratuluję naprawdę wszystkim. Była fajna rywalizacja między pierwszym i drugim miejscem, zresztą między trzecim i czwartym też, bo też tam były jakieś niewielkie różnice. Więc było z kim rywalizować. Nie było tak łatwo, ale zawsze może być lepiej. Więc
Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie, łapa, dzwonek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.